Witam serdecznie na kanale World of MMA. Federacja KSW rozpędziła nam się na dobre, jeżeli chodzi o odsłanianie karty walk swojej najbliższej gali. Już 19 grudnia na KSW 57 Cezary Kęsik przywita w Polskiej Federacji Abusa Magomedowa. W dzisiejszym materiale newsowym pogadamy sobie krótko i zwięźle na temat pojedynku Kęsik vs Magomedow. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale, to naprawdę wspomaga mój rozwój. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Cezary Kęsik wyrasta nam na kolejną gwiazdę dywizji średniej w Federacji KSW. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że w przypadku wygranej nad Abusem lubelski czołg nie dostanie szansy walki o mistrzowski tytuł. Czarek jak do tej pory jest niepokonany z rekordem 12-0, a większość swoich przeciwników odprawiał przed czasem. W debiucie dla KSW znokautował w pierwszej rundzie Kubę Kamieniarza, a kilka gal później udusił słynnego Jokera Aleksandara Ilicia. Potem dwukrotnie wystąpił na gali TFL, gdzie również dopisał zwycięstwa do swojego rekordu. Już 19 grudnia naprawdę ciężkie zadanie przed Czarkiem, ale ewentualna wygrana znacznie wywinduje go w drabince kategorii średniej. Abus Magomedow jako nowy nabytek w Federacji KSW został ogłoszony ponad półtora roku temu, ale dopiero na najbliższej gali uda mu się zadebiutować. Abus na co dzień trenuje w Düsseldorfie, w UFD Gymie, gdzie dzieli matę m.in. z Roberto Soldiciem, Gleisonem Tibau czy Erko Yunem. Podczas swojej długiej kariery wystąpił na wielu szanowanych galach, a w 2018 roku doszedł do finału turnieju PFL, a to jest nie lada wyczyn. Ostatni raz widzieliśmy go w klatce niespełna półtora roku temu, kiedy poddał swojego rywala w pierwszej rundzie. Już 19 grudnia fani w końcu zobaczą Abusa Magomedowa w klatce KSW, ale czy ten da radę przeciwstawić się lubelskiemu czołgowi? Federacja KSW zaczęła odsłaniać karty swojej najbliższej gali. Na chwilę obecną potwierdzone walki to omawiane dzisiaj starcie Kęsik vs Magomedow oraz mistrzowski pojedynek w kategorii ciężkiej Phil de Vries vs Michał Kita. Ponadto wiemy, że 19 grudnia do klatki wejdą Antun Racic oraz Borys Mańkowski, ale na ogłoszenie ich rywali musimy jeszcze chwilkę poczekać. Jeżeli chodzi o nieoficjalne informacje, to na grudniowej gali ma wystąpić Marian Ziłkowski, Artur Sowiński oraz Roman Szymański. Z tego wynika, że będzie aż czterech zawodników z kategorii lekkiej, więc opcji na zestawienia jest sporo. Ciekawe jak to wszystko będzie rozwiązane. Ponadto na KSW 57 według doniesień ma wystąpić Albert Odzimkowski. Jeżeli naprawdę tak to będzie wyglądało, to szykuje nam się świetna gala. A czy faktycznie te plotki się potwierdzą, dowiemy się już w najbliższym czasie. Wracając do starcia Kęsik vs Magomedow, to bezwzględnie zwycięzca tego pojedynku bardzo mocno zaznaczy swoją pozycję w dywizji średniej. Na papierze ta walka to totalny sztos, a występ Abusa Magomedowa to chyba najbardziej wyczekiwany debiut w Federacji KSW. Widocznego faworyta nie ma, więc konia z rzędem temu, kto poprawnie wytypuje przebieg tego pojedynku. Nie wiem jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać. Zwycięzcę tego pojedynku poznamy już 19 grudnia na KSW 57. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o pojedynku Magomedow vs Kęsik. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko w dzisiejszym materiale newsowym. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.